Stój! Co? Mam propozycję. Chyba jej nie przyjmę. Spokojnie, mam action challenge zrobimy. Dobra, ale też mi odpowiesz na pytanie, okej? Bo jedno już mi się nasunęło. No. No dobra, mów pierwsza. Zrobimy action challenge, to jest aktorskie zagranie. No. Gramy do siebie, ale ma być pełne emocji. No, nie rozumiem nadal, ale okej, no. Ja zaczynam, okej? No. Masz ze mną grać, to na raz, dwa, trzy, gram. Jak mogłeś mnie zostawić? Dlaczego mi to zrobiłeś? Co ja ci zawiniłam? No, człowieku, nie masz zęba, widzisz jak ty wyglądasz? No sorry, no nie mogę z taką dziewczyną się spotykać. Pokaż jeszcze raz te zęby. Wiesz co? No co, to nie jest moja wina, no lubię pełne uzębienie. Zaraz coś powiem. No słucham. Używałeś kiedyś maszynki do golenia? A wyglądam, jakbym używał? Czekaj, mogę ci pokazać. A bo wiesz co ci powiem? Bo... Za nie mówiła. Za nie mówiła. Ale sama chciała zagrać taką gierkę. To jest moja wina? To jest moja wina? Sama chciała zagrać. No to po prostu takiej sentencji użyłem. Takiej sentencji użyłem, ale sama chciała zagrać. Sprowokowała mnie do tego, no. Rób tą małpkę psie i mnie nawet Siema. nie wkurwiaj. Siema. Jakie ładne dziewczyny, kurde, ile macie lat? Wiem, że się widzieliśmy, pamiętam. I pamiętam nawet, że... Któraś z was mnie wyzywała. Nie, żadna cię nie wyzywała. Tak, jak to się skończyło? Poszedłeś sobie. No. A, nie ma... ile macie lat? Jeszcze raz, przypomnijcie. 16, 15. Faktycznie, gruba była młodsza, faktycznie. Nazi Bo wydaje mi się, przysyła że... 2 złote i 90 Sorry, Jezu, euro. głośno myślę, nie, Taka serio, figura przepraszam, wieprzowa na przepraszam. Gro ten Rolex kosztuje 200 zetel. Nie, sorry, nie Chodź do chciałem. ludzi. Jezu! Przynajmniej cieszę się, że mówisz prawdę. Nie, no to było słabe. To bo ja tak do kobiet się nie odzywam nigdy. Jezu, przepraszam, nie, serio. Czemu takie ściany macie odrapane? Nie macie czego jeść, czy co? Na schodach, to nie w domu. Siedzicie na klatce schodowej. Tak? A to was z domu wyjebali? Znaczy, widzę, że kontrowersyjnie wyglądacie, ale bez przesady. No normalnie, babcia mi kazała wyjść. Bo ty w ogóle wyglądasz na taka szatanistka trochę, wiesz? Tu masz kolczyka w nosie, tu się na czarno ubierasz, serio. A skąd jesteście? Okolica Bydgoszczy. A chciałabyś, żebym wypędził z ciebie demona? Oczywiście. Podobno kiedy tak się krzyczy, tak o, to demon się boi. No serio. To musisz ten pokrzyczeć, a ja będę patrzeć, jak krzyczysz. No ale patrz, ja jestem O egzortystą. kurwa. Nie kłamię. Akrobata przesyła 9 O złotych i kurde. 70 groszy. Witam pana Rafała. To Dwa co? pytania. Dziś będzie Loli, kiedy walka w Fame To na Clash zostanie Instagramie napiszesz? zmieniona. To jest mój Instagram. Napisz do mnie, proszę. Jesteś piękna. Dobra, dobra. Obiecujesz? Obiecujesz, że pójdziemy na randkę? Oczywiście. Kochanie, Przysięgnij. spędzam. Przysięgnij. Przysięgam. Dziękuję. Kocham cię. Dziękuję. To napisz swojego Instagrama, też bym napisał. Weź mu napisz. A co ja jestem? No bo jest, bo mi się nie zgadza. No nie wiem, jaki ty masz. Tylko czekajcie dziewczyny, bo ja muszę sobie sprawdzić, która godzina jest, bo mi zegarek mi nie działa w tym, nie działa mi zegarek w komputerze, a na takim się nie znam. Powiedz mi, która jest godzina? O kurde. Czekaj. Kurwa. Zaraz ci powiem. Chwila. Jest 19:38. 15:38. Tak, to Rolex. No, 19:38, tak. Nie Nie? A bo tak mi się wydawało, że tak spoglądasz i tak czytasz nazwę. To nie, to... zapytałyśmy. Zapytałyśmy, nie pewnie. Okej, no to Rolex. Dobra, to Dobra. napisz tego Instagrama. Napisz. Jezus Maria. Ten, jak ty Nagi masz? X, A, ale dobra. małej. Martinka z rekin. A tam miał, masz. Proszę, jej Instagram. Okej. To... Żebyście się nie czekaj. posrali. Czekaj, już szukam cię, szukam. Jawna Zobacz. dyskryminacja. Ty powiem ci, Nie było, że... że pomijają. Znaczy nie, bo ja jestem strasznie wybredny, wiesz? Jestem pierwszą osobą, która stwierdziła, że z brzydko też się może spotkać, z tego Instagrama wziąłem. Bo ja uważam, że w życiu liczy się więcej rzeczy niż sam wygląd. No.
Kura, prywatny profil, masz, gdzie się pisać nie da. Dobra, chuj. Napisz do mnie, okej? Okay? Bo do ciebie się nie da. Dobrze. Pójdziemy na... O, lubisz gofry? No. Teraz jest akurat gorąco, gofry są takie trochę rozgrzewające moim zdaniem, bo są ciepłe. Pójdziemy na gofry, okej? Okay? Dobra. W czym lubisz najbardziej? Takie bez niczego. Serio? Na sucho lubisz... Naprawdę na sucho lubisz? No. Uwielbiam. A nie... A bita śmietana? Nie. Bez śmietany? Z bitą no, śmietaną. Czekaj, kiedy? Serio, bez śmietany chcesz gofra? No. On ci nałoży śmietanę. Jezu, a mi chociaż ubijesz? Bo ja ze śmietaną wolę. Ja nie umiem. No ci pokażę jak. Dobra. Okej. Okay. No w porządku, no to co? No to napiszesz do mnie teraz? Napisz. Dobrze, dobrze, zaraz napiszę. Nie, teraz, teraz. No teraz nie mogę. Czemu? No porozmawiam z tobą. A to na twoim telefonie jest? Serio? Gruba potwierdź, czy chuja mnie robi, czy nie? Nie, poważnie. Okej. Okay. Pilnuj, żeby do mnie napisała, okej? Okay? Nie. No proszę. No spokojnie napiszę. Jak przypilnujesz jej, to kupię ci... bombonierkę jakąś. Nie chcę, nie lubię. No to nie wiem, no to czekoladę. Ja nie chcę. A co chcesz? Pewnie na diecie jesteś w sumie, nie pomyślałem. No nic. Taką sałatkę ci kupię. Nie dotykaj mnie. Nie dotknąłbym cię, proszę cię. Nie, dobra, dobra, autentycznie, jakby sorry. Przepraszam, jakby to jest mój żart, to jest mój humor, rozumiesz? Rozumiesz, co chodzi? Wiesz, co chodzi, mordo? Wiesz, o co chodzi? 2000 za buty, no. Dobra. Idziemy na randkę za tydzień, ale w Bydgoszczy, w sensie w mieście. Dobra, akurat będę w Bydgoszczy. Okej, okay, no to fajnie. Mam nadzieję, że jesteś równie piękna w rzeczywistości, co na kamerze. To trzymaj się. I trzymaj... Teraz ja się rozłączam, a ty do mnie napisz. Dobra. No to pa, kocham cię. Dziękuję. Dzień dobry. Kurwa. Ale patrz, wchodzisz rozmawiać z ludźmi, tak? Trafiasz na mnie, bogatego, fajnego chłopaka, Żyda zresztą, i słuchasz muzyki. No, wyłącza się muzykę, kiedy się rozmawia z ludźmi na poziomie. Nie poradzę. Bo? Bo nie, ja mam pilota. A kto ma pilota? Siostra. A słyszy mnie? No, ja gram. Posłuchaj, idiotko pierdolona, albo to kurwa wyłączysz w tej chwili, albo ci kurwa zdejmę klapka kurwa i ci wypierdolę w łeb kurwa tym, rozumiesz to? Z Nike kurwa oryginalny, żeby nie było. Kretynko kurwa, pierdolona. Muzykę masz wyciszyć! Aha. Jaka ty jesteś cudowna. Dziękuję. To naprawdę ty? Czy to jest nagranie jakieś? Sfinka przesyła 2 zł no 91 groszy. Wow. Nie wiedziałem, że kobieta może być tak piękna. Ile masz lat? Jesteś moim ulubionym twórcą, bardzo cię lubię i udostępniam strumyki znajomym, pozdrawiam. Z głowy, w sensie widzę, wiem co widzę i opisuję. Kiedyś miałem, kiedyś jak chodziłem do szkoły jeszcze, to miałem coś takiego, że musiałem obraz opisywać słowami. No i właśnie stąd się to wzięło. Ta cała umiejętność opisuje to, co widzę. Witam szanownego pana Rafała. Ile masz lat? O ile byś mi dał? 18. Niedługo. 17? Mhm. Okej. Okay. Co, może teraz ty byś nie podrywała, jak ja już ciebie podrywałem? Raczej nie. O. Gruba mnie zjechała w chuj. Gruba mnie rozjebała. Ja pierdolę, gruba mnie rozjebała. Gruba mnie rozjebała, ale wstyd. O chuj. O chuj, gruba co zrobiła. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobry wieczór. No, taki przeciętny bym powiedział.
Okay, tak, wiatr jest mniej więcej taki jak ty. A ile masz lat? 17. 17? 17. W ogóle zacina ci strasznie kamerę. Ta kamera chyba jest płci żeńskiej, co? Kurwa. Czarna malowanka przesyła 2 zł i 91 groszy. Rozumiem. Wbijam na omecie podenerwować. Nie jestem hipokrytą. A to coś, to co obok ciebie leży? To coś, to znaczy człowiek? Tak. No to jest człowiek, nie coś. Coś, czyli rzecz. Ale kobieta. No kobieta. No to chyba się dobrze wyraziłem. Co tam leży? Co tam leży? Ja pierdolę, jesteś hipokrytą. Jestem starym jebanym dziadem, ruchanym dupską. Otrzymuję. Starym jebanym dziadem, ruchanym dupską i chuj. Psycha sitting, niestety. Siema. Siema, mordą. Dzień dobry. Ale ty masz głowę. Wow. No ja jestem bardzo dojrzały. No właśnie, widać. Kurwa, dziewczyny, tak szczerze. Kurwa, ile wy macie lat? A jak myślisz? No tak po zachowaniu to powiedziałbym, że pewnie 14. O nie. Nie, za mało. Bo teraz to młode pokolenie jest kurwa naprawdę bardzo kontrowersyjne. Tam urażona w tym momencie. No kurwa, i słusznie. I słusznie. O nie. To spierdala. No najlepiej tak powiedzieć, nie? Dziwko pierdolona. Przepraszam. O, znowu będę na live i znowu milion ludzi będzie mi mówić, że byłam na live, ja super ekstra. Dlaczego ty mnie nie przełączyłaś ostatnio? Tak, i później 3 osoby przynajmniej. O, widziałam cię. No i powiedz mi tak szczerze, czy ty kurwa grubo nie przesadziłaś? W sensie? No czy grubo nie przesadziłaś z tym, co zrobiłaś? No, może trochę, no i co? Znaczy, bo ja z tego co widzę i słyszę, to ty masz ogólnie tendencję, żeby grubo przesadzać. No, jak się tyle waży, no to i się grubo przesadza, nie? No właśnie, o tym mówię. No. Jest ta równowaga, tak? Okej, no w porządku. Dokładnie, w porządku. No dobra, kurwa, macie, chciałem mi pierdnąć mikrofon, szmacie.